pytanie dotyczące Ewangelii Jana, 18 rozdział, 16 wiersz. Przeczytam ten wiersz. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Skąd Jan był znany arcykapłanowi i co dzieje się z nim na dziedzińcu arcykapłana, skoro jest mowa tylko o Piotrze, że się zaparł i wyszedł? Czy dzięki temu mógł być jedynym uczniem stojącym pod krzyżem? Vielleicht eine kurze Ergänzung bei dem letzten Satz, müsste es vielleicht konkreter heißen, könnte er also aufgrund dessen, dass er dem hohen Priester bekannt war, der einzige Jünger sein, der am Fuß des Kreuzes steht. Johannes hat ja erst sehr spät geschrieben. Jan napisał Evangelium późno, bardzo późno. Und er ergänzt in seinem Johannesevangelium einige Einzelheiten, die wir ohne sein Evangelium nicht wüssten. I on uzupełnia pewne szczegóły, których nie znalibyśmy, gdyby nie było jego Ewangelii. Und er schreibt hier eben oder macht klar, dass der Grund, warum Petrus in den Hof gekommen ist, er selbst war. I on pisze tutaj jasno, że tylko Piotr dostał się na ten dziedziniec tylko i wyłącznie dzięki niemu. Soweit ich das erkenne, sagt außer dieser Stelle nichts das Wort Gottes darüber, warum Johannes dem hohen Priester bekannt war. I jeśli ja to dobrze rozumuję czy znam, to nigdzie nie mamy tego powodu podanego, skąd Jan był znany arcykapłanowi, albo skąd się znali. Da aber die Kreuzigung ja außerhalb des Hofes stattgefunden hat, außerhalb von Jerusalem auf Golgatha. Ale ponieważ ukrzyżowanie miało miejsce poza miastem, poza bramą, gibt es für meine Begriffe keinen direkten Bezug, dass nur Johannes am Kreuz war. To dla mnie nie ma tutaj tego związku, że właśnie dlatego, że tylko Jan i Piotr mieliby być na tym dziedzińcu, to tylko byli jedynymi uczniami pod krzyżem. Aber das wird ja in Johannes 19, Vers 26 beschrieben, dass der Jesus ja auch mit Johannes und der Mutter gesprochen hat. Ale w 26 wierszu Jana 19 mamy opis, że on właśnie też był pod krzyżem, jako jeden z